Siemanko, witam Was w recenzji pierwszego case'a do Nexusa 5. I tym case'em jest Rilf Rimkeslim. I za dostarczenie tego etui do przetestowania dziękuję bardzo serdecznie sklepowi homescreen.pl. Tak więc generalnie etui przychodzi do nas w takim ekologicznym opakowaniu, bardzo proste. Tutaj mamy oczywiście logo producenta. Na tyle informacje z taką fajną naklejką tutaj. No i oczywiście sobie to możemy otworzyć w tenże sposób. I generalnie w zestawie dostajemy nic, nie dostajemy nic poza samym case'em, po prostu jest folijka, w którą był on zawinięty. A sam case jest to generalnie nakładka wykonana z plastiku, ale jest to naprawdę bardzo dobrej jakości plastik. Na pewno lepszy niż w porównaniu z case'em, który miałem do HTC One, podobnej budowy. I był to Spigen Ultra Thin chyba, tak mi się wydaje. Był recenzowany oczywiście na moim kanale. No i tutaj ten plastik jest raz, że taki mile gumowany, lekko gumowany, przez co telefon nie powinien nam się wysunąć z dłoni. Naprawdę jest miły w dotyku. Na dole oczywiście mamy tutaj takie drobne logo, Rimkeslim, czyli nazwę właśnie tego case'a. I etui jest dostępne w dwóch kolorach. Jest właśnie kolor biały, który mam właśnie, i kolor czarny. No i oczywiście wziąłem biały ze względu na to, że mam białego Nexusa i fajnie to wygląda. No i dobra. Zauważyłem pewną przypadłość, już tak na początku powiem. Jeśli używacie folii na ekran, tak jak ja, mam w tym momencie folię 3MK Solid założoną. No i przez to, że po tej stronie mamy takie jakby gniazdo na przeplecenie sobie smyczy czy jakiegoś bryloczka, po prostu ten plastik wydaje się tutaj wzmocniony i przez to, że jest on właśnie wzmocniony tutaj, zakładanie case'a powoduje podwijanie naszej folii, więc możecie tutaj zobaczyć, nie, że tutaj właśnie wyszły mi pęcherzyki, ale to właśnie przez to, że case trochę podwinął tą folię, ponieważ w innych miejscach, w innych rogach wszystko jest w porządku, żadnych pęcherzyków nie ma. No i dobra. Potem, no generalnie wycięcia wszystkie są zrobione jak należy. Szczególnie to wycięcie na aparat jest naprawdę bardzo fajnie wykonane. No i oczywiście mamy dostęp do wszystkich przycisków. Nie ma tu żadnych zakrywek właśnie z gumy wykonanych, ponieważ no tak jest w case'ach wykonanych z plastiku. Z ciekawych rzeczy, bardzo fajnie, mimo to, że nie jest do końca zakryta góra i dół, bardzo fajnie jest ten taki margines tutaj zrobiony, bardzo solidnie, ponieważ też odniosę się teraz do tego case'a Spigena, który posiadałem właśnie do HTC, że tam było to trochę gorzej zrobione i po pewnym czasie po prostu no, pękało tutaj w tych miejscach, w tamtym case'ie. Tutaj nie ma mowy o czymś takim, ponieważ jest to bardzo, bardzo solidnie wykonane. No i oczywiście na dole też wycięcie na micro USB. Wszystkie, mi się wydaje, że wszystkie właśnie wtyczki micro USB powinny bez problemu tutaj pasować, jak i wszystkie jacki. No i co by tu więcej powiedzieć? Case posiada też margines nad ekranem, dzięki czemu jeśli położymy telefon ekranem do dołu, oczywiście nie będzie on nam szorował ekranem po powierzchni właśnie, czy na stole, na którym pozostawiliśmy nasz telefon. Ciekawe rzeczy to waga case'a, która wynosi chyba około 15 gram, więc naprawdę nie dodaje sporo Nexusowi i przez to no po prostu dalej ten telefon jest bardzo, bardzo leciutki w tym etui. No i nie dodaje też dużo grubości. Więc naprawdę, naprawdę fajnie się to prezentuje. Tak więc myślę, że to by było chyba na tyle. Uważam, że case jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajnie wykonany. Naprawdę za te pieniądze, za które możemy go kupić, myślę, że tego typu case'a, no lepszego po prostu nie znajdziemy. Tak więc serdecznie Wam polecam to etui. Więc pozdrawiam Was i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.